Zdarzyło się to przed wiekami, w czasach, gdy mieszkańcy północnych krain wciąż wierzyli w dawnych bogów, prosili Odyna o dar mądrości i poezji, składali ofiary Frejowi i Freji, by zapewnić sobie ich błogosławieństwo, a w czasie burzy spoglądali w niebo, wypatrując swego mężnego obrońcy Thora, pędzącego na zaprzężonym w kozły wozie. Jedną z bogiń, która upodobała sobie ludzkie życie i zajęcia, była Gefion, opiekunka rolników i kobiet. Miała czterech synów, potężnych jak góry i silnych jak woły. Z usposobienia jednak byli łagodni, oddani matce i żyli w pokoju. Gefion nade wszystko kochała patrzeć, jak rzucane w czarną, urodzajną rolę ziarno wyrasta. Chętnie uczestniczyła w pracach rolników. Uczyła swych synów szacunków do ziemi i wymarzyła sobie dla nich przyszłość wielkich gospodarzy. Najpierw jednak musiała rozwiązać pewien istotny problem. Nie miała rozległych posiadłości, które mogłaby zostawić w spadku synom, żyznych ziem, które mogliby orać i obsiewać. Gefion postanowiła, że pójdzie do Ojca Bogów i poprosi o ziemię. Odyn siedział na swym rzeźbionym krześle w wielkiej sali i miał dość zakłopotaną minę. Spóźniłaś się, Gefion. Nie mam już ziem, które mógłbym dać tobie i twoim synom. Wczoraj był tu Gylfe i dostał ostatni kawałek. Nie cofnę danego słowa, ale spróbuj z nim porozmawiać. Może zgodzi się odstąpić ci część swoich posiadłości. W to akurat Gefion wątpiła. Gylfe był przebiegły i skąpy. Nigdy nie wypuszczał z ręki tego, co udało mu się zdobyć. Gylfe nie chciał zadzierać z bogami, ale nie w smak mu było oddawać to, co już zostało mu przyobiecane. Musiał wymyślić coś sprytnego, by wyjść z twarzą z tej kłopotliwej sytuacji. Aby zyskać na czasie, zaproponował, by Gefion udała się wraz z nim obejrzeć darowane przez Odyna ziemię. Nie były to pola uprawne, tylko dzikie lasy pełne granitowych bloków. Ale Gefion uśmiechnęła się, bo oczami wyobraźni zobaczyła, jak mogłyby wyglądać, gdyby ktoś zajął się nimi w odpowiedni sposób. Ale wymagało to lat ciężkiej pracy. Gylfe też o tym dobrze wiedział i przyglądał się jej z namysłem. Moja pani, zawrzyjmy układ. Skłonny jestem odstąpić ci trochę ziemi, ale muszę się przekonać, że zrobisz z niej dobry użytek. Dostaniesz jej tyle, ile uda ci się zaorać w ciągu jednej nocy. Synowie mogą ci pomóc. To mówiąc, odszedł, zacierając ręce, pewny, iż udało mu się przechytrzyć Gefion. Gefion nie namyślała się długo. O zachodzie słońca czterej synowie stawili się na wezwanie matki. Kiedy wypowiedziała magiczną formułę, zamiast czterech mężczyzn stały przy niej cztery potężne byki. Para buchała z ich pysków, ślepia błyszczały, kopyta uderzały w ziemię. Gefion zaprzęgła je do pługa i sama stanęła za nim. Rozpoczął się szaleńczy wyścig z czasem. Kiedy o świcie Gylfe przyszedł w towarzystwie Odyna, żeby obejrzeć wyniki pracy, stanął jak wryty. Rozciągało się przed nim ogromne przeorane pole.
nie miało regularnego kształtu, gdyż Gefion zmuszona była omijać te bloki skalne, które zbyt głęboko utkwiły w ziemi, ale rozpościerało się jak okiem sięgnąć. Spisałaś się, Gefion, powiedział. Znajdźmy teraz odpowiednie miejsce na twoje królestwo. Po czym cisnął zaorane pole w morze, tak że stało się wyspą, którą od stałego lądu oddzielała jedynie wąska cieśnina. Tak powstała Dania. Od tamtej pamiętnej nocy minęło wiele czasu. Stary świat zmienił się nie do poznania, a dawni bogowie północy zniknęli z ludzkiej pamięci. Jednak bogini Gefion nadal strzeże swych ziem, dumnie spoglądając na nie zza pługa, do którego zaprzężone są cztery potężne byki. Para bucha z ich pysków, błyszczą ślepia, a spod kopyt tryska woda.